Witam wszystkich kryptomaniaków i zapraszam na kolejną analizę wideo. W dzisiejszej analizie zrobimy sobie Bitcoina do złotówki i będzie to kontynuacja naszej wczorajszej czwartkowej analizy, gdyż dzisiaj jest piątek, 17 sierpnia 2018 roku. Jak pamiętacie, wczoraj zanalizowaliśmy sobie ten poziom, który był poziomem wsparcia dla ceny, po wybiciu był poziomem oporu, no i tu widzimy bardzo fajną reakcję rynku na ten poziom 25300, mniej więcej 12. Rynek spadł, zdołał lekko odbić się od poziomu 38% Fibonacciego, następnie wytestował 0,5. Również byki tutaj próbowały jeszcze jakichś małych wzrostów, ale niestety one też spaliły na panewce. No i ostatecznie lokalny dołek mamy na poziomie powiedzmy 23804, tak? Czyli że prawie że tutaj poziom 61% zniesienia Fibonacciego został uderzony, aczkolwiek jeszcze jest szansa na to, że dostanie wytestowany również jak pozostałe poziomy. Niemniej jednak widzimy, że największa walka toczy się o poziom 50% zniesienia Fibonacciego, czyli to jest mniej więcej powiedzmy 24 tysiące złotych. Przesuniemy sobie lekko wykres teraz w lewo. I w tym momencie widzimy tutaj znowu akcję byków. Chcą wybić powyżej tego poziomu lokalnego poziomu oporu 24698, prawie że 24700 zł. Po jego wybiciu najprawdopodobniej, jeżeli by tak nastąpiło oczywiście, no to będziemy testować poziom oporu technicznego 25312. Ta korekta tutaj może potrwać jeszcze jakiś czas, tego nie wiemy ile czasu to zajmie bykom, żeby się zebrali razem do kupy w siłę i próbowali coś zrobić. My jak widzimy cały czas próbują ponowić ten tutaj lokalny trend wzrostowy, tak? Jeżeli nawet cena będzie spadać, no to jak już mówiłem wcześniej, pierwszym takim poziomem docelowym byłby niewytestowany jeszcze poziom 61% zniesienia Fibonacciego 23677. No i potem ewentualnie mamy też wsparcie z drugiej strony na 23421. Jeżeli nawet to wsparcie by puściło również, no to no, w zasadzie nic nie zatrzymuje w tym momencie niedźwiedzi do tego, żeby wytestować ostatnie dołki, które są wyrysowane po tym tutaj pinbarze. Także mamy tutaj poziomy do obserwacji, wiemy na co zwracać uwagę i zobaczymy jak rynek zareaguje na tego rodzaju poziomy, czy będzie jakaś reakcja ze strony byków, czy będzie jakaś reakcja ze strony niedźwiedzi i w tym momencie czy te poziomy zostaną wybite, czy też zostaną obronione przez którąś ze stron rynku. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą analizę, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i oglądacie te analizy. Życzę Wam owocnego tradingu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!